Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkej, no i gramy w Darkest Dungeon. Na początek, zanim zacznę marudzić o tym, co zwykle marudzę, to... No, może zobaczcie to. Udało mi się trafić na jeden z tych połączeń, które zostały przemyślane przez twórców. Także nieźle. No, dzisiejszy cel, norowisko. Takie tutaj... elementy i dopiero to sobie uświadomiłem, że zapomniałem ulepszyć bodajże. Miałem mu tam jedną zdolność. Jeszcze jakąś miał? Nie, dobra, to wszystko. Chociaż tutaj mocne krwawienie jednocelowe. Dobra, wiecie co, też mu to wezmę. No ale dobra, kontynuując, po prostu idziemy na wyprawę krótką, nowicjuszowską. Może następna będzie jakaś weterańska. A nie, zapomniałem, na weteranów jeszcze nie jesteśmy gotowi. Chociaż, kto wie, może się uda. 32. A jeszcze pancerze, no tak, dobra. Na czas już to zrobię. Potem zapomnę i będę miał tylko broń, a nie będę miał pancerza. Dobra. Więc na razie idziemy na tą krótką, potem zobaczymy co i jak. No, lecimy. I na przyszłość nie chodzę już tam, gdzie się pojawia to coś. Pamiętacie, jak to ostatnio się skończyło, więc no. Lecimy tutaj, krótka, norowisko, świniołaki i tak typu sprawy. Tylko czy przydzieliłem... Oczywiście, że nie przydzieliłem. Miałem jeszcze przydzielić błyskotki. Dobra, ona dostanie takie rzeczy. Gdzie to jest? Czyżby... Dobra, jeszcze raz będę się wszystko przydzielać przez moją głupotę. Ale cóż, dobra. Bezpieczeństwa na tak. On dostaje swoje kostki. Może nie są najlepsze przedmioty, no ale zawsze coś. Tutaj klasycznie pod zarazę gramy. A ten gość... Co temu gościu widać, to nie wiem. Dobra, jego puścimy na razie w taki sposób, jaki jest. Więc bierzemy oczywiście pasy żywności. Będę żałował, ale jak zwykle 12, jeszcze z dwie łopaty, dwa sery, dwa takie. Dobra, tego nie trzeba dokupywać. Te dwa klucze. Tym razem 10 pochodni. Żeby coś jeszcze wziąć? A, dobra, jedną wodę święconą na wszelki wypadek. No i ruszamy po prostu. Miejmy nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie będzie taki emocjonujący jak ostatnie. Już ostatnio, no, jeśli dobrze pamiętacie, najpierw godzinny odcinek, potem inne dosyć emocjonujące starcie. I cóż, ta gra po prostu mnie nie lubi. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Ja jestem dosłownie przekonany, że te krótkie wyprawy naprawdę zostały jeszcze bardziej skrócone niż ostatnio były. Przez ostatnio mam na myśli, kiedy grałem tam sobie porządnie samemu i w ogóle. I chyba już na przyszłość będę tylko 8 i nie aż tak dużo złomu ze sobą. Oczywiście w momencie, kiedy to mówię, pewnie następna krótka wyprawa będzie taka długa, że głowa mała. Zobaczmy, tu mamy 3 do 6 i krowienie 3. Nie pozbędę się go raczej, więc... osłabię obydwóch. Najlepiej. Mi odporności na zaraz są tutaj dosyć spore. Więc może jednak zabranie nowej hieny cmentarnej nie było mądrym pomysłem. Ale cóż, w przyszłości już nie zmienię. Wziąłem drużynę, jaką wziąłem, no i tyle. I teraz najgorsze, prawda? Czy to nie przyciągało? Ale to chyba mogło zmienić miejsce. Nie? A ja pamiętam, jest naprawdę jakaś taka zawodna tym razem. I proszę, krwawienie, jakie krwawienie? Wróćcie, wejdzie? Wejdzie. Może odporność na krwawienie? Jakie krwawienie, ja mam z tym krwawieniem? No, zatrucie są spore, ale no. Sprzęty, które tu mam, jednak chyba to skutecznie niwelują. No i właśnie, trendowacy. Chyba jedna z najciekawszych postaci do grania. Najtrudniejsze jednocześnie. Obrażenia bodajże największe ze wszystkich, takie surowe obrażenia, żeby nie było. Super, jeszcze jakaś choroba. No mogło być gorzej. Ale kontynuuj. Surowe obrażenia chyba największe ze wszystkich, które znam. O! Achievement. Super. Dla tych, którzy nie wiedzą, czemu się tak cieszę z achievementa czy coś, to... mam nieprzyjemne doświadczenia z tym, że mi nie zaliczają się achievementy. Dalnym przykładem może być właśnie chociażby Sekiro, w którym nawet nie mam achievementa za przejście samouczka. No, więc rozumiecie. No, wracając do trendowatego. Największe numery przy jednakowo prawie że zerowej celności.
Tak więc, postać ryzykant olbrzymi. Ja rzecz jasna polecam i w ogóle umiem dobrze, może nie tyle zmanipulować, coś zarządzać jego właściwościami, żeby no, był na tyle potężny. A póki co to... No, po prostu muszę redukować stres, bo w sumie po to wziąłem głównie Alrekina. No tak, redukcja stresu. No to w sumie najbardziej chyba lubię tą klasę i... No, zakończenie może Kiro. No. Ale wracając jeszcze do naszego trendowatego. Postać właśnie, jak mówiłem, wielki ryzykant, chociaż przy odpowiednim połączeniu drużynowym można, no, zniweczyć te jego braki związane z celnością i najlepsze. Proszę, powaga. Uleczenie 6, nic wielkiego, ale redukcja stresu. Po prostu to jest samowystarczalny bohater. Rzadko takich spotykacie, którzy po prostu, tak po prostu mają chyba wszystko, co jest potrzebne. Oczywiście dalej, redukcji stresa. A trendowaty to posiada. Owszem, dalej uważam, że jest postacią ryzykowną. Nie każdemu bym go polecił. Ale moje umiejętności zarządzania tym wszystkim udowodniły, że potrafię czasami, podkreślam, czasami coś z niego wyciągnąć. Dobra, teraz przez pułapki te wszystkie i kto ma największą szansę, no bo oczywiście, że ona. I zaraz jest druga, więc zanim wpadnę, to rozbrajamy. I co my tu mamy? Będę żałował, ale... No, wiedziałem, że będę żałował. Ostatnio za dużo razy dobre rzeczy trafiło. To było co? Więc na początek to jak nic trzeba się pozbyć. Dobra, nie ma jak się tamtego pozbyć, to... Chociaż spróbujmy osłabić tych tutaj. Chociaż może lepiej byłoby się skupić na jednym i go wyeliminować jak najszybciej? Nie, wolę jednak zająć się większą grupą. I teraz tak, 4-8, no tutaj mamy 2-4 i trucizna. O... Dobra, wiecie co, zajmiemy się tą dwójką już tak perfekcyjnie, żeby się ich najszybciej pozbyć. Spore ryzyko, ale nie będzie, może trafi. Miałem prawdziwe problemy z celnością, zaczynałem się dopiero na wyższych poziomach trudności. Tutaj jeszcze jego celność nie odbiega aż tak bardzo od standardów. Chociaż co, ja gadam o celności i w ogóle. No po prostu to jest bohater super. I... cóż... Po tej wyprawie, o ile przeżyję, dlatego nie nazywam go wcześniej, gdyż jeszcze chyba jedną wyprawę przeżył. Nawet wiem, jak go nazwę. Na część, powiedzmy, dobrego znajomego. Chociaż, cóż, można by mu powiedzieć, że przyjaciele. Jak poznałem tego, co prawda znam tylko przez internet, ale nie będę o tym odpowiadał teraz. Wiem, że uwielbiał klasę trendowatego jeszcze za starych czasów, kiedy mieliśmy twardszy kontakt, bo ostatnio już tak trudno nam się zgadać. Oczywiście, jeśli to oglądasz, to ja jestem otwarty, mam czas teraz, w szczególności jako, że jest ten cały strajk, który no... Podobało, że moje obowiązki szkolne się zmniejszyły. No mogę na szczęście teraz poświęcić więcej czasu na różne rzeczy. Ale tak. Otóż... Po prostu taka historia z życia. Może nic szczególnego, no ale zawsze. Chciałem się z nami tym podzielić, to macie informacje teraz i... To ma najwięcej stresu, teraz ten gościu. Więc chyba trzeba się nim zająć. Rzucaj tym szkieletem i dobijaj. Miałaś dobić. Dobra. Bądź on musi przeżyć. Trendowatego nie chcę utracić. W szczególności... No, że jak mówiłem, to jest super postać, a mam tylko jednego. Aha. Super. Czyli się zaczyna. Super po prostu. Nie mam jak się go pozbyć. Jedno co mam tak szczerze, to redukcję stresu. Błagam, żeby ona się ruszyła dosyć szybko. No i teraz wykończ już go. No dzięki. Ja nie mogłeś tak od początku. As victories mount, so too will resistance. The match is struck. A blazing star. Chyba nie pamiętam, co to komentuje. Ha! Nieźle. Ale cóż. Nie będę narzekał. No więc kontynuując.
No, dostaliście historię, można powiedzieć, taką, która częściowo tłumaczy moje motywacje z tym tematem kości, może łopatę? Nie? No, super! Mogło być gorzej. No, ale cóż, właśnie. Ten temat jest, powiedzmy, klasą specyficzną dla mnie. Nie tylko tyle, że go lubię jako klasę, co jeszcze. Po prostu taki, można powiedzieć, nawet częściowy sentyment. Ale no, to co i jak to już... chyba się dowiedzieliście. Czyżby gra mi chciała powiedzieć, za dużo, za bardzo go za dobrze go traktujesz, musimy się go pozbyć? Chyba i tak nie. A może? No, dobra. No i jednak, mimo tych wszystkich negatywnych cech, które ma nasza nowa towarzyszka, to no, poradziła sobie dosyć nieźle. Jak to znaczy, wszyscy oprócz niego się ruszyli? To dobra. Nie ma tak redukcji stresu. Teraz, kto jest tu najgroźniejszy? Dobra, ten się jeszcze nie ruszył, więc... Więc dlatego w niego nie trafi. Jasne. Teraz jak to zrobić? 4, 5, 9... Wiecie co, spróbuj w ten sposób. Jak widzicie, jeden cios potrafi powalić każdego. Może starczy tego. Nie mogę nie mówić same pozytywy w ogóle. Bo nawet więcej niż o reszcie klas. Ze względu na to, że... Do czasów, kiedy jeszcze było mniej klas i w ogóle... Nie było DLC-ków. Jeszcze za czasów dosłownie alfy. Nawet nie wiem, czy to była alfa, czy early access, po prostu zwykły. Ale mniejsza o to. To za tych czasów... Kiedy jeszcze nie było zbrojmistrza, kuśniczki. Muszkieterka może była dla tych z Kickstartera, ale nie jestem pewien. Ogólnie, w czasach, kiedy... No, w Darkestie nie było tego wszystkiego, nie było takiego rozbudowania, był jeden boss na lokacji, nie było najmroczniejszego lochu. I w ogóle... No, a właśnie mówiłem o tej wspaniałej cenności. Nie można takie rzeczy wybaczać. Ale to kontynuując. Właśnie trendowaty był tym, który był ze mną na prawie każdej wyprawie. Wcześniej jeszcze nie było, wtedy nie było polskiej wersji. Znany był tylko pod, no, angielską nazwą, czyli leper. To dosłownie tłumaczy się na ten debaty. Ale dobra, nie, niestety. I zawsze mi zastanawiało jedną rzecz. Jakim cudem nie znalazłem do tej pory zastępcy dla tej klasy? To już tak zastanawiam się teraz bardziej, w tym czasie. Niemal jakbym się starał, nie ma klasy, która by go zastąpiła. Najprościej mówiąc, jest chyba najlepszy z najlepszych i tyle. Chociaż oczywiście można też to określić jako, powiedzmy, no... nadmierny entuzjazm względem klasy czy coś. Ech, cóż, tak się rozgadałem. Może uznaję się, że po prostu już ten raz jest zamknięty, też no nie chcę tej opowiadać historii mojego życia jakoś szczególnie. No i cóż. Jasne. I co, chyba już przydało się zająć tą kobietą bardziej w kwestii stresu niż naszym kolegom. On sobie jakoś radzi, a ona niekoniecznie. Nie mogę doczekać, kiedy będę miał już akcesoria, które jeszcze bardziej redukują stres. I... nie. Jeszcze nie zginę. Więc zajmijmy się nim jeszcze raz. Dobra, już jest martwy. Dalej od stresowy był jej imionem. Więc nie tylko po to cię widziałem, tak naprawdę. No ale nie, oczywiście, musiałem się coś stać. Dobra, nie jest tak źle, spodziewam się gorszej rezultatów. No i oczywiście miejsce na popisowy cios. Jeśli to już mi zaczyna wkurzać, ten brak celności. Jak ma szybkość 7. 4, 5, to daje. No, dobra, może dzięki temu się ruszy szybciej. Oczywiście, że nie. Mogłem jednak zająć się stresem. No, bez przesady, ona szybciej? Okej. Czy ona się ruszyła jak ostatnia? Serio? No teraz to musiałeś trafić. Ja tak czek. Mogę tu marudzić i w ogóle, no ale klasa dalej super, miodzio i w ogóle niezastąpiona. Te sprawy...
Dobra, zużyję tą butelkę i tak prawdopodobnie bym siedział ze mną do końca, jeśli bym jej teraz nie zużył. No, i takie spotkania to ja rozumiem. Dobra. Tak więc... od czego tu zacząć? Pozbywania się tej dwójki? Bo on w sumie jest bardzo groźny. Dobra, tym razem zajmiemy się tym. Nawet nie będę redukował stresu, co pewnie będzie miało skutki fatalne ostatecznie, ale... cóż. To moja decyzja. I teraz oczywiście... o! Naul trafił! Nie no, jestem z niego dumny. No... bez jaj. Druga choroba? To jeszcze chyba najgorsza, jaką mógł dostać. Nie, jak nic, następna wyprawa będzie bez niego. Nieważne jaka by była. Musi iść się leczyć po prostu. Teraz już chyba jest odpowiedni moment na redukcję stresu. Tylko komu. No w sumie on nie jest aż taki istotny w tej kwestii. Lepiej kapłanki. Stres zredukować. Jednak uzdrowicieli mam mniej niż ogólnie postaci nadających się na wyprawy. No jego już nie ogłuszę raczej. Teraz tutaj to jest proste. Więc no. The promise of safety. Jakąś obronę mam, ale dużo odporności na zarazę, więc... niech będzie... nie we zwłoki. Ja z czemu zawsze nie trafiam. I ogólnie zawsze zostawiam jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o samą sobie... no... mechanikę gry. Czasami, kiedy trafi się atakiem, widzi się unik, czasami się widzi pudło. Jest na mnie, jest jakaś różnica między tym. Albo mnie nie, tylko po prostu... czemu są różne napisy? Czy po prostu, żeby odjąć trochę monotonii tej grze, czy co? Te moje przemyślenia są naprawdę czasami... głupowate. Bardzo. Taki już jestem. To był bardzo mądry ruch nawet, co zrobiłem. I teraz dobij go. A nie, trzeba zostawić pole do manewru dla tego gościa. Żeby mógł nie trafić po raz kolejny. Teraz jeszcze mogę bardziej mu to wybaczyć niż wcześniej. Ale on? Nie. Ta gra już mnie po prostu naprawdę nie lubi chyba. Ja znowu kliknę mnie tam gdzie chciał. No cóż. Niby krótka wyprawa, już mam kilkanaście minut. I teraz... no oczywiście teraz się udało. A, więc to ogłuszało, a nie... mogą zresztą zobaczyć. Drugi raz pod rząd? Nie no, bez... jednak przemieszczało. No, ale bez jaj. 17 minut, dobra, już 18, łącznie ze wstępem, wszystko tak dalej. Dobra, czyli już nie będzie więcej bitew w pokojach? A, jeszcze tutaj jedna bitwa na mnie czeka, więc... no jakkolwiek by to nie było, powiedzmy, nieopłacalne czy coś, no pozwólcie, że dokończę. Może znajdziemy tam jakieś coś, co mogłoby być nazwane wręcz jasne, musiała to być bitwa z dodatku. Musiała to być bitwa z Crimson Card. Musiała. Bo oczywiście jeszcze nie mam nikogo przeklętego, no to... trzeba było zacząć przeklinać to wszystko. No jak widzicie, to są dosyć negatywne statusy. Chociaż nie będę mówił, że są całkowicie złe. Bo uwierzcie, potrafię to naprawdę nieźle zmieniać różnych taktyk. Tak najwięcej, tak najprościej mówiąc, to jest to pozytywne na swój sposób. To tak najprościej to określić. Chociaż żeby nie było, najchętniej bym się tego pozbył. No ale nawet jest taki ładny obramów. Taka ładna bramówka. Najpierw mi zastanawiała jeszcze jedna kwestia. Tak już do tych, którzy znają grę bardzo porządnie. Włącznie z dodatkiem. Otóż wiem, że nawet będąc w tym... no nieaktywni, po prostu stercząc i czekając na swoją kolej, że tak to nazwę, bohaterowie w pewnym czasie po prostu można wyczytać, że potrzebują krwi. No tak, karmazynowa klątwa, czy tam jak to się nazywało. Po karmazynowa klątwa właśnie.
nie zwróciłem uwagi na nazwę. Powoduje, że bohaterom trzeba dać raz na jakiś czas krew po prostu. Nie wiem, tam do bicia czy coś. Nie wnikam w szczegóły, po prostu czułem krwi. Teraz mnie zastanawia ostatnia kwestia właśnie tego wszystkiego. Czy... jeśli jest komunikat, że bohaterowie potrzebują krwi natychmiastowo, jeśli nie weźmie ze mną na wyprawie i nie dostanie tam butelki krwi, to krew zostanie pobrany po prostu z zasobów i tyle, wszystko dobrze, czy bohater umrze? Nigdy nie sprawdzałem, zawsze brałem tych bohaterów wtedy ze sobą, wolałem nie ryzykować, bo... tutaj kolejna ciekawostka z moich dawnych przygód z Darkestem. Najczęściej bohaterami dotkniętymi klątwą, ciągle, byli tylko i wyłącznie bohaterowie, którzy byli moimi ulubieńcami. A to ulubieńcy raczej nigdy by nie chciał stracić swoich takich największych. Zaczyna mnie to już wkurzać, że się tak leczą. No ale cóż, dobra. Więc, no kontynuując... proszę cię, gro! No ale kontynuując... zawsze brałem ich, starałem się o nich dbać, ale... no, zawsze, ale mnie zastanawiało. Zostałem osłabieni na siebie? Jakieś? Set the stage for heroism or cowardice. Nie rozumiem tego tekstu. O dobra, mam jeszcze trzy postacie. Trzy ataki, które mogą unicestwić tego komara. Jak się nazywa pochlebca? Nie wiem. Dziękuję. Super. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Dobra. Kolejny kamyczek. I teraz, gdy wszyscy po wyprawie, no pokażę wam, jak to działa. Patrzcie, jakie fajne. 30% obrażeń. Jeśli macie te ziółka lecznicze, także no, polecam je brać ze sobą. Ale jak zwykle trafiło się wtedy, kiedy to już jest niepotrzebne. No i na zakończenie to znowu, tym razem niech... niech ona z tego skorzysta. No, ona musiała dostać pozytywnie. Kamania. No, mogło być lepiej. Także no, mamy 20 parę minut, więc chyba to wystarczy. Jestem chyba jedyny, kto potrafi z krótkiej wyprawy zrobić taki długi odcinek. No ale cóż. Dobra, mamy zarobki marne. No i zawsze jakieś coś tutaj. Może być. No, to nie jest jakieś trudne. Może być. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Behold, righteousness and zealotry. Gleaming in the morning sun. Dobra. Wiecie co, no nie wiem, czy oni mi są potrzebni. Fajne. Mogą być gorzej. Nie, na pewno nie. No bez przesady. Nie, dobra, tego gościa nie biorę. Natomiast ten może być fajny nawet. Wiecie co, tego drugiego nawet bym wziął, tylko tu był ten. Tak, ten. Więc, no, wezmę. A mighty sword arm anchored by holy purpose. A zealous warrior. Tego drugiego jednak sobie odpuszczę przez jego nawyki negatywne i w ogóle. Super, nie możesz medytować. To jest akurat fajne. No, bardzo dobrze nawet. Nic fajnego. Zakończenie jeszcze tylko... bierę. The thrill of the hunt. The promise of payment. No chyba tyle. Chociaż, czy mogę to ulepszyć? Dobra, mogę. Tak więc, no, mamy już dostęp do jeszcze lepszych poziomów, czyli do tych już chyba? Tych. Także mamy już pierwszy etap zakończony, tak najprościej mówiąc chyba. Tak. Mamy już po prostu zakończone wszystko, co jest potrzebne, jeśli chodzi o umiejętności do przygotowywania się na weteranckie wyprawy. No i cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!